Cześć, witajcie. Tutaj Frodo wraz z Deseo. Hejka. Jesteśmy w Tybecie. Dotarliśmy w... Jest. Także nasz remake. Ciąg jo. Dalszy. O, już kuleczki na nas czekawszy. Dokładnie, a ja tu po prostu uwielbiam, jak ja już widzę te teksturki. Właśnie chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądał właśnie lodzik. Że tak brzydko powiem. O, kto jest kotem, a kto myszką? Znać ukrytego... Co? Rozumiem, że poszłaś do tego sekretu tutaj, tak? Znaczy do tego... No, ten lód rozbiła. No, ten lód. No widocznie to jest, wiesz, może ludzie omijają, albo co? Jest to swego rodzaju jakiś sekrecik? Czy co to jest? Nie, to było chyba tylko jakiś... Dla mnie to jest po prostu uchowanie się przed lodem i tyle. Aha, używasz tego? Nie, nie, bo ja jakoś kuleczki tak. omijałem zawsze, wiesz? Nie, nie, ja One zawsze... Były... Znaczy, no nie zawsze, w inny sposób też, ale... One były w miarę tak, że fajnie można było je wyminąć. Przeskakiwać. Nie wiem, czy się do niej pamiętam. Ale ładny lód widać. Widzisz to? Prześwituje teraz. Muszę to pokazać. O, widzicie, bo to tak wyglądało? No niby też prześwituje, ale tak jakoś lepiej to wygląda. Jak taka szyba. Teraz ja muszę tą dolinkę pokazać. Czekaj tam. Właśnie pytanie, czy... No nie patrzyliśmy tu znowu achievementów, czy są jakieś, czy tam można zejść na dół. Bo tam na dole nie ma nic, no nie? Nie, nie, nie ma. Znaczy nie jedna ma. Apteczka będzie na jednym winklu. Także... Ale to tam, no, nie w tym miejscu akurat, nie? Nie. No. To czy tak wygląda. Wiedziałam, że mnie gówno ściacha. Nagrywałam sobie, słuchaj, komik. Tak? Świąteczny. O matko, i... są jeszcze jakieś? No, wiesz co, no ja w zeszłym roku nie nagrywałam w ogóle, bo nie nagrywałam. I tak zachciało mi się, a jakieś, ja mam w zakładkach trochę tego. Aha. I jakoś tak mi się zachciało. Natomiast do czego zmierzam? Bardzo mi się zaczęło mylić loadowanie. Wyłączam sobie po prostu nagrywanie przez tego remastera. Bo w remasterze F9 ajajaj, on się loaduje, wiem, co ci chodzi. No. I się mylę. No, niestety. Znowu alt, nie wiem, ci kurde. Nie wiem, czy ja dobrze to robię, bo tak... Jaki ty masz na przykład sposób na to? Spadasz od razu do wody bezpośrednio? Nie, nie, nie. Opuszczałam się Opuszczałaś, tam, dobra. Opuszczałam się niżej. Bo w wodzie coś jest? Nie, w wodzie nic nie ma. No widzisz, ja nie pamiętam tego akurat. No, ty więcej wiesz niż ja. Halina. Znaczy tutaj ten początek to akurat kojarzysz. Dobrze pamiętam. No to widzisz. Biorę apteczkę aktualnie. Apteczunie. Nie wiem, czy to tu było na górze, czy na dole. No i teraz będę u tych gości, nie? Po drugiej stronie. Tutaj jest sekret, okej. Okay. Ty już u nich jesteś? Nie, 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 nie jeszcze myślałam. Nie. No, bo nie u wiem. Nich jest sekret, jak kojarzę. Tak, tak, ale to tam właśnie teraz pokazałem ten sekret. Ale nie w orła. W orzeła. No ona mi w orła, słuchaj, celuje. Ja zawsze wybierze, oni są to... tak mocni, że ja nie ogarniam tak, tego. Tak, oni są. Oni zawsze byli. Ja tutaj jeszcze. Będę z granatnikiem latać, bo to nie ma sensu. Sekrecik widzę w oddali. Słuchaj, ty skróciłaś sobie troszeczkę tą drogę, że tak spytam? Czy tak po prostu chodzisz? Ty zawsze tak chodziłaś? Nie, no ja zawsze tak chodzę. Okej, okej. W sensie opuszczam się dwa razy w dół, jak wchodziliśmy, no i po prostu wchodzę do tej wnęki. Aha, czyli nie idziesz tą jaskinią dookoła tutaj? No jaskinią, tak, idę do... To oczywiście, tylko że od razu się do niej, do tego okienka, żeby wejść do jaskini, opuszczam po prostu. Na łapkach, tak zwyczajnie. Tak zwyczajnie, to może ja coś tutaj przekombinowałem. Albo jest inna zaplanowana droga, ale ja po prostu znam taką. No dobrze, dobrze, ja zrobiłem chyba to za bardzo tak jak chcieli, wiesz? Coś mi się wydaje, bo dlatego dziwiłem się, że ty już jesteś. Rozumiem, a ja jeszcze idę przez jaskinię. Były tam kolce, tak? Przez jaskinię, gdzie kolce spadały, woda. Tak, 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 no tak. Ja wiem. A
A, w tym skuterze to był jakiś... No. Aha. To jest, był nie... jakiś nitro było? Nie, nie. Nie, znaczy, nie, on ma chyba przyspieszenie. Wiem, że tamten, który strzela, to nie ma przyspieszenia, nie? Dobra, właśnie mamy... się tak zastanawiam. No bo, ten, bo będzie jeszcze jeden skuterek, nie? Bo nigdzie tego przyspieszenia nie czuję. Nie czujesz tego. Nie wiem właśnie, nie. Czy nie było tak, że któryś z tych klawiszy robił te przyspieszenie. Coś było na dachu? Sorry, że się tak tutaj rozejrzę trochę. Bo już nie pamiętam. Ty już pojechałaś, tak? No tak, bo chciałabym coś pokazać. Dobra, dobra, dobra. Chcę wam pokazać, że da się tu wskoczyć. No patrzcie. Nie wiem, jak wam to pokażę, bo wydaje mi się, jak wyczaisz, gdzie jest przyspieszenie, to by było super. CTRL. No aha. Ja nie czuję, żeby to było przyspieszenie. No właśnie ja to czuję, powiem ci. Czuję. Naprawdę? Mhm. Ja nie. No tak, rzeczywiście. Leciutko przyciskam i jest już... Nie. Miło. Nie. Naprawdę? Absolutnie. Absolutnie tego nie czuję. Może ze mną coś nie... No. I to wam chciałam pokazać. O, mam nawet osiągnięcie. Tybetański ekspres, jadąc skuterem śnieżnym, prześlizgnie się obok bloku, nie przesuwając go. No i to chciałam pokazać. Aha. Już nawet nie wiedziałam, że jest osiągnięcie za to, ale w sensie nie odsuwam w ogóle tego bloku. Zrób sobie tak, nie? No dobrze, no. Okej, okay, no tylko, że ja jeszcze jadę, czekaj, bo... No bo właśnie, zaraz tam będziesz. To ty tutaj tam. Się schodzisz na dół, nie. Tu gdzieś się schodziło na dół, wiesz, z którąś przepaść. No tak, tak, to na pewno, ale... Na pewno nie. Może jest to przyspieszenie, dobra. Jakoś tak go nie czułam. No, jest. Nie umiem przeskoczyć, ci powiem tego. Nie spodziewałam się, że będzie za to achievement. Czego? Teraz sobie najpierw tam, żeby... No, ale co robisz? Matko, co to było teraz? No, trochę miałam tam prób. Powiem ci, że znaczy, w sensie miałam trochę prób, jeżeli mowa o... No, nie umiem sobie poradzić. Samą miałam trochę prób, jeżeli chodzi o wskoczenie właśnie tam koło tego klocka. Wiesz? Dobra. Nie, to tego to jeszcze nie próbowałem, wiesz? Na razie tu chcę. Mhm. Teraz dopiero próbuję, ale no nie wychodzi mi to. I nie wiem, czy sobie poradzę, czy czasem nie będę musiał odsuwać tego jednak, wiesz? Bo ja pierwszy raz coś takiego widzę, że coś takiego można robić, nie? Aha, okej. Okay. Ja nigdy tego nie robiłem. No, po prostu boczkiem się przecisnąć. No próbuję, ale to... Pierwszy raz w życiu to robię, więc jakby nie wiem, czy mi to wyjdzie. No ja sobie tu akurat pozbieram znajdki. Tak, do linka. Wiecie co? Ładnie, naprawdę. No nie. Nie umiem. A z lewej czy z prawej? To jest jakieś znaczenie? Z lewej robiłam. A ty z której robisz? No też z lewej, ale... No nie, no cały czas zjeżdża i spada. Głupie. No takie coś to... Achievement z takiego tytułu, naprawdę. No, ale to nie wiedziałam nawet, że jest achievement z tego. Boże, jak tutaj ten śnieg momentami, słuchaj, nie wiem, czy to jest tak specjalnie, czy to od karty graficznej, ale momentami to on się... No. Nie wiem, czy to jest... Nie no, to jest tak, on się aż błyszczy, tak jak... Chyba wiem, o co ci chodzi. Kryształki, widzę to. Jak no. Widzisz to? Chyba to widzę, tak, tak. Mega! Boże, taki szczegół. Jestem w szoku. Dobra, daję sobie spokój. Serio, nie wiem, jak ja mam to zrobić. No to ja sobie zrobię cięcie. No musisz, bo to dobrze, ja dobrze. Muszę to wszystko poprzesuwać. Nie no, spoko. Dodałeś. Bez sensu w ogóle. Kto to takie sobie myśli? No, widzicie sobie. To dobra, to zrobimy tak. Oj, w tym Tybecie to ja, znaczy w Tybecie, w ogóle w tej zimówce to oj, uwierz mi, szukałam takich, no bo ja nie mogłam zabijać ich, jak robiłam na przykład no kills, tak? A ja nie mogłam ich zabijać nawet, przepraszam, tym skuterem. Mm-hmm. Więc uwierz mi, ja wymyślałam takie patenty. No tak, bo to trzeba było jakoś się tutaj kitrać, nie? No.
Więc wiesz, na przykład moje jakieś takie niektóre sposoby na przejście, i nie mówię tu o skracanie takie chamskie, że o tak jak tutaj na przykład z tym głazem, tak? Mhm. Ale na przykład jakieś takie momenty, w których, no tak jak na przykład przejście przez tą dolinę przed chwilą, to mi się wydaje, że to jest prawilne przejście, a może się okazać, że wcale nie. No, wydaje mi się, że bardzo szybko to przeszłaś. Albo ja po prostu jakoś tak dziwnie idę. No ja to tak naokoło doszedłem tam. Potem doszedłem do tego jakby z drugiej strony, że widziałem sekret za... Aha, no to za takim płotem, inaczej. Takim ja płotkiem widziałem. Więc no to tak nie, to... Nie, to ja nie widziałam. Znaczy wydaje mi się, że może... Nie wiem. Dobra, no wiesz. Ale sekret u panów wziąłeś. Tak, ten biały. No, znaczy ten srebrny. Tak, widzę te kryształki takie teraz lodu, odbijają się tak. No. Taki mrozik. Dokładnie. Jak będziesz w tej takiej dolinie, znaczy dolinie, co jest tą doliną? Tam, gdzie jest, gdzie wchodzi się po drabince do góry i jest dźwignia, to mi powiedz, to wtedy sobie odpalę. Dobra. Ja tutaj bardzo nie lubiłam tego, ja pamiętam, jak ja się z tym męczyłam. Jak później wyskakujemy, jak zabieramy klucz, jak wyskakują ci na skuterach, oni potrafią o Jezu, tak zły... Tak. Będą oj, tak, ta lawina będzie spadać. A powiedz mi, czym się strzela, bo ja chyba nie odnotowałam, czym się strzela tym skuterem. A tutaj, znaczy na tym czerwonym się nie da, nie? Właśnie nie da, nie? Bo to tamten taki inny musi być. A właśnie, miałam sprawdzić. Sprawdzę to zaraz. Czy da się na tym czerwonym skuterze wyciągnąć broń? No zobacz, słuchaj, tutaj ta przepaść pierwsza, ona coś miała? Nie? Nie. Nie wyciąga tu broni. Nie wyciąga tu broni? Nie. A jaki sposób ogólnie był, na przykład w Wenecji? Po prostu wyciągnąć ją z ekwipunku. Po prostu, tak jakbyś wyciągał broń. Aha, po prostu. Nie normalnie z pacją, tylko z ekwipunku. Okej. Gdzie mam ci powiedzieć, że będziesz? Co, że gdzie? Jak masz drabinkę, Boże, drabinkę do góry z dźwignią. Jak ją zrobisz, to mi powiedz. Aha. Ja się zastanawiałem, czemu tutaj ich nie ma, a to się trzeba ich wypuścić najpierw chyba, tak? Najpierw trzeba tą, tak, właśnie tą dźwignię przyciągnąć. Prawda? Spukałem się już ze wszystkiego. Aha. No ja tutaj wziąłam apteczkę też, wiesz? A to już zrobiłeś tam tak, dźwignię, tak? Ja już zrobiłem dźwignię, 3, 4. Już. Dobra, to jedziemy dalej, nie? Po prostu ten CTRL włączasz w momencie, kiedy... Tak. Kiedy jedziesz, nie wtedy, kiedy, wiesz... Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Aha. Musisz mieć strzałkę do przodu i wtedy CTRL, to wtedy on tak przyspieszy. A, widzisz, jak chciałam wyciągnąć broń na skuterze, to się nie dało, ale jak wyszła ze skutera, to od razu ją wyciągnęła. A, czyli w ten sposób. Tak. No i mamy zielony sekrecik, tak? Już. Gdzieś tu. To mi skuterek zaraz mi weźmie i zabije. Schodzimy tam na dół, nie? Aha. Tak? To zaraz tam zejdziemy. Tak.
No ale... No bo nam się zacięła. Dobra. Bo tędy można też inną trasą, nie? Wiem, o co ci chodzi chyba. Że jakby tam od... Tak. Zejść przez tą taką wielką dziurą, tą za chwilę, którą będziemy mieli. Mhm. Ile mam? 12. Czemu tutaj nie ma? Gdzie te tygryski? No są na górze, dobra. No bo tu na dole też są znajdźki, więc ja wziąłem. Właśnie biorę. Mhm. No i tutaj chyba nic, wszystko więcej, nie? Na górę i... A jak idziesz na przykład? Idziesz teraz, już przeskoczyłaś tym skuterkiem na drugą stronę, czy jeszcze nie? No tak, i tam zeszłam na dół, tak? A to w tą schodzisz stroną, a ja schodzę tą od sekretu. No dobra. Aha, no to widzisz, można je... Aha, wiem, o co ci chodzi. No, bo jeszcze tak. Tutaj na przykład można jeszcze inną drogą, bo tam jest takie okienko, nie wiem, czy widzisz. To można się od innej strony dostać przez to. Jakby, jak jedziemy do tej jaskini, to można tam zejść na sam dół. Na sam dół, nie? Mhm. Tak, ale tam chyba nie ma sekretu, nie? Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam tego. Ale chyba nie, można zejść na sam dół, ale to nas prowadzi generalnie tylko tutaj. To gdzie jest jeszcze sekret, bo ja nie pamiętam. Mamy dwa. A tutaj, no. I co, ale co w tej jaskini jest? Jest coś tam? No właśnie przejście do tego okienka. Nie, 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 to nie będzie. Chociaż... Nie wiem. Kurde, nie wiem, bo tu nie było żadnych drzwi. A nie, dobra, tutaj teraz. Musimy zejść na dół. Jak jest ta przepaść? No bo tam będą rzeczy fajne, nie? No to właśnie pytam co, bo to nas doprowadzi tylko do tego okienka. Nie, nie, tam na samym dole chyba coś jest, wiesz? Z tego co pamiętam. Spróbujmy tu zejść, gdzie jest ta drabinka. Jesteś przy tej przepaści, gdzie kule spadają? Bo mi kule przeleciały. Dobra. Ja tam kojarzę, że jest tylko dźwignia do okienka, ale okej. Okay. Tak? A na dole nic nie było, słuchaj? Dobra, idę no. Zobaczmy. Nie, wiesz co, bo może ja coś mylę, no bo... Nie, może tak być, że jest coś dobrego. Nie, nie, nie ma. To coś... Nie, to tylko okienko, dobrze mówisz. Nie, to jest klucz tu jest. Gdzie, na dole? Ale to w tym, tutaj, w takim jakby przedsionku, no tak? W tym wielkim? No nie, no tam powiedzieli, gdzie kule lecą. No, no, ale mi chodziło o sam dół, nie? Żeby na sam dół jeszcze zejść. Aha. A, nie, na sam dół nie. No, 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 właśnie o to chodzi. Czyli to był klucz, dobra. To bym była bez klucza. W sumie teraz moglibyśmy... Naprawdę nie mam naboi? Znajdzie. Co, nie zostawił nic? A, Boże, harpun, nie. To może te... No i widzicie, teraz jesteśmy to w tym okienku i teraz można było iść po te znajdki, no ale ciul tam. No to teraz ja nie wiem, czy ja będę mieć ten... Czy ja tam przeskoczę na drugą stronę, bo tam jest zjazd. No chyba powinnam. Nie wiem, czy tego nie spieprzyłam po prostu. Czy nie powinnam była po tej stronie zostawić skuter. Ale to by było głupie. Co, nie przeskakiwać na drugą stronę? Nie. No właśnie dziwne by to było, nie? Nie, nie dziwne nie, no, by powinno... to było. Nie, normalnie. Musi się dać. No jest, dobra, będzie, na pewno. A to jest ten klucz przy chatce, czy do czego? Nie pamiętam. A nie do tego mostu takiego, żeby przejechać może skuterem? Tak może tak być. No to co, jedziemy. Bo ten klucz chyba, o którym mówisz, to on jest chyba w lodzie. Właśnie tam, gdzie oni wyskakują później na tych skuterach. Skuty lodem chyba, z tego co pamiętam. Mhm. Zapisuję jak durny. No, chyba tutaj czekam już z tego kluczyka. Chyba spieprzyłam sprawę, bo chyba powinnam była, bo to nie zabiję tam gości, bo... Nie, nie zabiję. Tylko tam wcześniej coś było, nie? Nie powinniśmy iść? Gdzie? Nie wiem, wydawało mi się, że coś tam wcześniej po drodze jest. Jak tutaj, bo jesteś już tutaj, gdzie ten lód, tak? Gdzie ten most, tak. Tak, a poczekaj, ja chcę coś zobaczyć, bo tam coś wcześniej było, tylko teraz nie pamiętam. Aha, też jest bramka, ale ona jest w tej chwili zamknięta, tak? A nie, tu dźwignia jest. To co to ona robiła? Już nie pamiętam. Poczekaj, ja sprawdzę to, dobra?
Jak się cofniesz? Chcesz się cofnąć? No, i tak się będziemy cofać. Poczekaj, zaraz. Bo ja nie wiem, o co tu chodziło. Tu się szło, ale to chyba ze skuterem się tu jechało. Tu, tu, tu. I gdzie ja jestem? Aha, tu jestem. Ale dziwne. No i? Znaczy to jest, wiesz co, to jest jakby prowadzić cię do tej, tam gdzie zabraliśmy klucz, tylko po drugiej stronie jest też taka wnęka. Do czego to było? Jakbyśmy na przykład skuterem źle pojechali, czy albo nie pojechali? Nie mam pojęcia, ja tego nie kojarzę. To jest chyba taka jakby droga ewakuacji w razie jakbyśmy to spieprzyli. Nie wiem, tak mi się wydaje. Być może. Ale ten lód świetnie wygląda, widzisz jak się ten... sufit odbija, ale ja pierdzielę. No patrz, to za Francję leci typ. Jestem tutaj, gdzie jest ta lawina, tak? No i co? Masz już lawinę? Tak, gość wyskoczył przed chwilką i wtopił mi się właśnie, pokazuje. Chcę zobaczyć na F1, tak wygląda. No, no gość, tylko buta widać, słuchaj. Jak by tu wziąć broń, żeby ich wykończyć? Bo on mi tu zaraz zjedzie... Aha. Ty na skuter wsiadasz, czy jak? Tak, chcę zobaczyć. O! Aha! Ale to teraz tak, no, ale nie wiem, czy chcę tym skuterem, bo ten skuter strzela, ale nie ma tego sprinta. No nie ma sprinta, właśnie to jest to, nie? Czy nam będzie jeszcze sprint potrzebny? Nie. Aha. Chyba nie, nie? Tylko... Aha, o tą bramkę ci chodzi, dobra, czaję. No. To co, bierzesz strzelający? Tak, wziąłem strzelający. No ale jak tu? Przecież nie, tu nie przeskoczę. No właśnie nie wiem do czego to miało być. To jest tak jakby, słuchaj, jakbyśmy źle... Jakbyśmy coś źle po prostu tym skuterem chyba zrobili. Na przykład nie mielibyśmy. Myślę, że to jest bramka dla tego skutera, który jest bez sprinta. Aha. Bo przez most nie przeskoczymy przecież. Tak. Może, no nie wiem. Może. No ja biorę tego ze sprintem w takim razie. No bo tam jest most. Ale można, ja nigdy nie próbowałem, ci powiem, w sumie chyba jechać tym chociaż, tym strzelającym. Może. I tamtą trasą właśnie. Pierwszy raz? Spróbować, nie? Nie! Nie zapisałam. Po raz setny, słuchaj, przemierzam tą trasę. Wydaje mi się, że jest to skrót po prostu. Chyba tak, nie? Tak, a ja się męczę mostami i spadam. I pamiętam za bardzo, gdzie ja mam iść teraz. No musimy się teraz wrócić do domku aż, nie? Czyli znowu tą całą trasę. Siadamy. No chodź. A czekajcie, czy ja teraz nie zginę, jak wyskoczę tym skuterem, bo wydaje mi się, że zginę tutaj. A nie, nawet nie. Ale nie bacz mi się, moja droga, co ty robisz? Poczekajcie, bo tutaj nie będzie no czasem... No i koniec. Koniec trasy. No właśnie. Nie będzie tutaj czasem ich jeszcze przy tym domku? Będzie. Będą. Tylko i oni właśnie... tam I to ich bardzo dużo ich wyjdzie. Nie wiem, czy czasem właśnie M16 nie wziąć, bo... Tak, ja pamiętam, że to była taka scena mocna, no w sensie było ich tutaj aż tak dużo, że... I był ten taki, co tak dziwnie pruje tym, nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi.
On tak na oślep tak wiem, pruje. Takim kałachem, nie wiem. No, takim uzikami, nie wiem co to jest. Kuźwa. Dobra, ja jestem w domku. No ja używam klucza. Okej. Okay. Pozbieramy znajdźki najpierw, zanim weźmiemy dźwignię. To jest dobry pomysł. Aha. Fajnie, takie zaśnieżone okienko. Pięknie tu jest. Aha. Duże naboi dają, nie bez powodu. Wiesz co, ja sobie chyba wezmę nie to, ja sobie wezmę granatnik. Myślę, że wezmę sobie granatnik. 25 naboi na spokojnie, na luzie. Jezu, Jezu, ile mocy. No. Jest tutaj stan tak troszkę. Nie wyszło tylko sobie. By mnie zabili. Mnie też, mrygo mi. Coś jeszcze, zostawcie coś jeszcze, coś macie? Macie jeszcze coś. Aha. Jeszcze ktoś? No trzech ich powinno być, tak? No trzech. No i będzie. Aha. Dużo i pozostawiali, dymy. No. Teraz sobie wezmę to M16. 191. O Boże. Gdzie ten trzeci sekret? Niech ja się skupię. My mamy już trzy sekrety. Grzesiu? Nie wiem, skupiam się, poczekaj. Musiałem go zabić, wiesz, bo... Gdzie jeszcze był sekret? Właśnie się a tam na dole, jak była tutaj ta taka, będzie przepaść, czy co to jest? Może tu na dole? Bo wiem, że była jakaś taka jeszcze jedna. No, było, było. Biorę ten skuter, bo chyba się i tak nie... nie tak, tu na dole jest, dobra. Mhm. A zginąłem, a nie szkodzi. A tu, dobra. Ale nie przeskakujemy jeszcze, nie? Co? Znaczy nie przyjeżdżamy, czy przyjeżdżamy? Można przejechać, nawet będzie łatwiej. Boże, co ona wyprawia? Dziwne to było. Bo tu jest od razu ta drabina po drugiej stronie, więc będzie nam łatwiej. Tylko odskocz, nie? Bo tam kulki spadają, nie? Dobra. Ach, ten fajny ten lód widać. Ja pierdziele. Jesteś drabinko. To mamy wszystko. Dobra. Ale ślicznie też w tej jaskini tak jest. Tak, widać jakby takie... Pięknie. Taką ni to mgłę, właśnie ni ten mróz, taki szron. Fajnie to. Mhm, tak. A powiedz mi, bawiłeś się tak kiedyś, żeby jak będzie ten końcówka levelu, tam wskoczenie do tej wody na sam dół, to powiedz mi, bawiłeś się tak kiedyś, żeby wyskoczyć tam ze skuterem i wyskoczyć ze skutera w trakcie? Nie. No pobawimy się. Wiesz co, no możemy spróbować, co to nam ten. Wymyślam, nie? Muszę trochę... Wiem o co ci chodzi. No, 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 ale to. Jest chyba dwóch. Ale było i jeden z drugim. Ale zabawa jest. Dobra, mam do wyboru. Zaparkuję obok. Mam do wyboru trzy skuterki, słuchajcie. Ja już muszę zrobić. Może jeden mi lewituje, słuchaj. Muszę zrobić screena, bo normalnie rewelacyjnie to wygląda. Jeden lewituje mi w powietrzu, słuchaj. Które mi się robiło w screen? A nie wiem. A, dobra. Ale co, w sensie taki w grze? A, w tym. Nie, nie w grze, tylko w tym. No to print screen po prostu. Co to jest? To jest on? To jest on. Tylko plecak został. Jeden mi się zbadził, że tylko plecak został. A jeden mi się tak zbadził, że lewituje. No. To jest hit. Mam, wiesz co, F12 to robi na Steamie zdjęcie, nie? Bo o to mi chodzi. Aha.
Czy on już tutaj przyjedzie tym skuterem? Znaczy on, ona. Ja mam dwóch, miałem dwóch, tak? Tak, tak, ale tam gdzie ten klocek. Aha. Tam też jeszcze jeden jest? Tam powinno być dwóch. Ale nie na skuterze. No dobra, ja sobie spróbuję, słuchaj. Ale jesteś. No chcę zobaczyć. Jedny skuter. Jak możesz tak? No. Jest, udało mi się. A jest no. Achievement? Uwielbiam to. Nie, nie ma achievementu, ale uwielbiam. Powinno być. Widzisz, prędzej powiedziałbym, że z tego powinien też. Z tego powinien być ale achievement. Ale jest skuter na dole, ale jak on, ale to fajne. No powinien być achievement, szczerze mówiąc. Z tego prędzej niż z tego, co ty robiłaś, że przez te głazy bez. No. Padłeś? Padłeś. Ale fajnie. Powstań. Podobało mi się. Dobra, i tutaj co my generalnie? Musimy tam gdzieś na sam dół, nie? Tak, i koniec levelu. Mhm. Dwóch znajdziek nie zdobyłam, no trudno się mówi. Tylko ja nie wiem, co ja robię. Czy ja mam wpaść do wody jakoś, tak? Tak, po prostu, ale zjedź, spróbuj. Zobacz, jak fajnie. Zjeżdżasz skuterem i wyskakuj jakby w trakcie spadania od razu z tego skutera. Ale co ja takiego... Jak ja tutaj to przechodziłem, słuchajcie? No, tak? Coś to mi Lasztor Barka. I teraz właśnie chciałem się zapytać ciebie, jak no. przechodziłaś zawsze? Czy pomagałaś mnichom? Tak. Taka byłaś, czyli taka byłam. Nie zabijałaś ich. Nie, znaczy pierwszy raz w ogóle jak przechodziłam grę, to zabijałam je. No tak, bo nie wiedzieliśmy w ogóle o co kaman, nie? Baliśmy się, że oni nas zaatakują. Chyba przez to, tak? Jak myślisz, czy nie? Proszę? No przez to tak wychodziło, że bałaś się, że oni... Tak, tak, oczywiście. Pięknie pan tu zostawił. I co, udało ci się wyskoczyć z nie. tego... Nie, padłem do wody. Nie, bo ty już jesteś daleko, nie będę teraz się w to bawić, bo... Idę już do końca. No to ja jestem na początku klasztoru, w sensie jestem tu na zewnątrz, nie? A co, poczekasz aż oni się tam złoją? Nie no, jednego zabiłam sama. O, pomagasz. Taka jesteś. No pomagam, czemu mam nie pomagać? Nie, nie, ja zawsze zostawiałem, aż żeby robotę zrobili ja za mną. Ja chcę... Oczywiście. O Boże, Boże. Tak można im pomóc? Ja nie wiem. Muszę wam pokazać, jak to wyglądało. O taką... W ogóle pięknie teraz wyglądają te takie właśnie dziwne, takie nie wiem, czy to kwiaty właśnie takie, patrzę sobie, czy co? W ogóle tutaj takie drewniane te teksturki na tym klasztorze, to wszystko pięknie wygląda. Ja zaraz pokażę te skóry. No zabijcie go, zabijcie. Dziękuję bardzo, jesteście tacy przyjaźni. Aha. I czemu jesteś taka? Nie podoba mi się, jak to tak robisz brzydko. No i znowu nie. No ja jestem ciekawa, czy to jest poprawne przejście, ale to szczegół. Aha, czyli masz jakieś inne? No nie, właśnie nie wiem. Moim zdaniem to jest poprawne. A co najpierw idziesz? Aha, ja... nie, bo tu się powinno łapkować, tak? Tak, a ja najpierw idę... Ja nie. Po drabince, tak? Poszłaś po drabince najpierw? Nie, nie. Kurde, od lewej no ja strony wiem. Klasztoru po prostu. No ja nie wiem. To nie wiem, Desełko, widzicie, jakieś ma cheaty? Nie mam cheatu. Nie no, nie cheaty, tylko skróty, może tak. Tak to ona wyglądało. To wie. Ja nie wiem. Nie, no przecież od lewej strony klasztoru można. O, mam coś. Nieoczekiwana wizyta. Nie używaj wysokiej drabiny, aby wejść do klasztoru. Aha. No właśnie, ja to użyłem. No. Mm-hmm. Ale to jest głupie, że takie achievementy robią. Najpierw chcą, żeby po Bożemu coś przejść, a no właśnie ja używam teraz tej drabiny, no nie? Mm-hmm. Bez sensu. No dobra. No kto to by wiedział, tak? Naoglądali się moich challenge'y i teraz są, wiesz, mądrze. No właśnie chyba. O Boże. Boże. Dobra. Czekajcie, bo ja się tu nie będę męczyć. I naprawdę zawsze tak robiłaś? Nie używałaś drabiny? Może kiedyś używałam, ale no właśnie ja jestem spaczona. Jestem spaczona przez te moje popieprzone challenge. No, chyba ja po tak. prostu, niektóre ścieżki są dla mnie tak normalne, wiesz o co chodzi? No wiem, wiem. Że czemu miałoby nie być normalne, po prostu. Okej.
Dobra, tutaj mamy. Ładna taka drobinka, tutaj podoba mi się. Czy tu coś było? Fajna ma teksturkę. Ale już nie jest tak trójwymiarowa jak ta wcześniejsza. Aż się boję, jestem, jak no zaraz będę w głównej Buddha. Sali, bo wspinam się na górę. Chcę zobaczyć tego O Boże, tego co Buddha. Ja zrobiłem? Przepraszam. Nie. Chcę zobaczyć tego Buddha. Przepraszam. Czy to będzie zawód, czy to będzie kochanie? Gdzie jestem? Aha, tu. Słuchaj, a tam na dole coś były, jakieś znajdźki? Jeszcze przed klasztorem? Nie, chyba nie. Nie? Bo wiesz co, niechcąco strzeliłem do mnicha, nie? Muszę jeszcze raz. A nie chcę, żeby oni nas atakowali. No ja patrzę bo... teraz na tego Buddę. O! Okej. Okay. Zrobione byleby było? Bardzo mi się podoba twarz tego Buddy. Okej, okay. No ja jeszcze nie, jeszcze... I to by było na tyle. Cała reszta, jak dla mnie, poza samą teksturą, niczym się nie różni. Twarz? Super. No ja zaraz pokażę, no bo ja na razie tutaj... No nie, spoko, rzeczy. Ja po prostu sobie na niego patrzę. Ja tu wszystko sobie poporównuję. Patrzcie, F1, tak to wyglądało. Proszę. A to u góry też było, no też było takie. Nawet nie zwróciłam na to nigdy uwagi. No widzicie. No cóż. A bo ty z góry patrzysz na Buddę? Tak, z góry. Dobra, oni tam walczą. Niech sobie walczą. Idziemy po drabinie na górę. No to będziesz tu, gdzie ja teraz cały czas jestem. To sobie jeszcze popatrzmy. Mniszek, tak? Ja jestem ciekawa twojego zdania. No idę. No bo było no, twarz to... ma naprawdę bardzo ładną, ale cała reszta jest totalnie dla mnie bez zmian. No mówię, poza nałożeniem HD rozdzielczości teksturki, nie? No nie wiem, zobaczymy, jakie będziesz miał zdanie na ten temat. Wiesz, bo to wiadomo, że bo po nim chodzimy, więc oni też tak za bardzo nie mogli tego zmienić. No nie mogli za bardzo, ja wiem, bo nie mogli tego za bardzo zmienić, dlatego że tak jak mówisz, no my po nim chodzimy. Oj nie, spodziewałem się czegoś lepszego. No. Tylko twarz jest zmieniona, a reszta wszystko jest tak podrasowane. No rozumiem. Nie, też bo... z jednej strony mówię, rozumiem dlaczego, tak? Rozumiem. Ale mimo wszystko. No nie. Myślałem, że będzie bardziej rozbudowane. No. Tak jak na przykład byliśmy w jedynce Midas, na przykład jak miał nogi, to nagle zrobili mu palce. A tutaj na przykład, no ja wiem, że on tutaj siedzi po turecku, a zresztą zobaczę jeszcze, no ale no nie, już widzę, że to nie jest tak. Idziesz tutaj, gdzie ta kula spadała, tak? Najpierw? Do tego basenu. Nie, w sensie do góry idę. Tam, gdzie kula spada, owszem, do góry. No bo wiesz co, no bo tutaj pamiętajmy o tym sekrecie, który jest w basenie, nie? Musimy sobie najpierw odsunąć ten głaz. Tak. Nie, to nie był sekret. Nie. To, że to był młynek. Tak. Tam był młynek. To by tak genera... Boże, młynek co ja jest w teraz? Basenie. Wpadłem do wody. Owszem. Co ja zrobiłem? No chyba tak. Nie, bo tu mnie prąd ciągnie, tu nie było tak. A to tak, ale tam w okienko musisz płynąć, Macie, to przecież, że cię ciągnie. Boże, no właśnie tak mnie pociągnęło na dół, że już nic z tego nie będzie. A gdzie jestem? Nie chcę słyszeć tego pytania. Aha, jestem dopiero A sekret o tym, o czym ty mówisz, to trzeba zrobić przed przepchaniem klocka, żeby była woda. Coś takiego. Żeby była woda. Trzeba wziąć sekret, jak jest woda, a później młynek będziesz brał z wody, przesuwając klocek chyba bodajże, tak? No. Coś takiego było, wiem, że pamiętam, że... Boże, jak ja pamiętam, jak grałem pierwszy raz, to właśnie ten basen, no to ja nie wiedziałem, co mam robić, dlatego że ja myślałem, że trzeba ten prąd wyłączyć gdzieś. Tak. I mówię, Boże, co ja takiego przeoczyłem? Tak, no chyba z solucji korzystałam, z gazety. Że to się okazało, że tu trzeba po prostu tak w tą dziurkę jakoś się tam dostać, ale no nie wpadłem na ten pomysł. Zgadza się. No
Teraz chyba powinniście sporadzić z nim, z ciulem jednym. Już w niego wpakowałam tyle ołowiu, no. Padłem do wody. Dobra. Przestawiam sobie tutaj skrzynki. By mieć dostęp. A to moje kojotki. No. Ale ładne drzwi, tak jest taką budą. Czy tu będzie pierwszy młynek, czy mi się wydaje? Tak mi się wydaje, że tam za tym jeszcze tam nie weszłam do tych palników, bo na razie odsuwam sobie skrzynki. Wydaje tak, się, to chyba tak, za palnikami było. Wydaje mi się, że to chyba pierwszy młynek, tak coś kojarzę. Wiesz, bo to można sobie chyba różnie tutaj przejść, z tego co pamiętam. Dobra. Gość zdechł. Ten tu z nim walczy, a ja skrzynię przesuwam, rozumiesz, nie? No. No i to jest młynek. Mamy pierwszy. Chyba 5 było do zdobycia, czy... Dobrze mówię? Co? Poczekaj, niech się skupię. 5 chyba. Może tak, bo tam wiesz, tam były niektóre chyba wtrynione, czy nie? Nie. Tak, 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 były wtrynione. Ale właśnie wydaje mi się, że 5. Albo ja źle coś wykombinuję. Słuchaj, trzeba było je wysunąć, te skrzynie, nie? Tak, po prostu, żeby mieć przejście, tak. To tam będzie powrót. No i tu wychodzimy, gdzie ta kula spadła. No. Dokładnie. Ale widzę, że te palniki, jak było, tak było, zawsze haczyły nas i zatrzymywały, także nic nowego widzę. No i co, my się wracamy teraz tam na sam dół, prawda? Mam nadzieję, że zabiłeś go. No chyba teraz, jak to, gdzie to teraz szło się? O, tu poczekaj. Jest gość chyba zabity przez niego. Czy ja? No na dół, bo musimy użyć tego klucza, tak? Tak. Tu zbieram sobie w ogóle znajdźki, pozabijali po drodze ludzi. No, zawsze tak było. Masz rację, a ten tutaj coś zostawił? Tylko teraz właśnie nie wiem, czy ten klucz jest do takich pojedynczych drzwi tam przy oknie, czy do tej głównej bramy na dole. Nie pamiętam. Nie główna brama czasem? Przeczytam sobie, zaraz zobaczymy, jak się klucz nazywa. Klucz do głównej sali. No, to już mamy. Wszystko wiesz. Wszystko jasne. Zobaczcie te oczy, ornamenty tutaj, zobaczcie, pod F1. Ale były widoczne, muszę ci powiedzieć, te oczka. Oczka? A, no, wiem, które oczka, ładnie. Dobra. Mhm. Tak, one były, wiem, o które ci chodzi. Mhm. Takie... O, tutaj kula spadła, bo to jest dół, dobra. Mhm. No tu będzie trochę chłopaków chyba, nie? Tak, tutaj będzie trochę ich. Też już idę do głównej bramy. Nie, to jest mniszek. A skąd on się tu wziął? Aha. Dobra, zbieram po nich. Na górze? Skąd on się tu wziął? Nie widzę ich. Gdzie oni są? O, przyszli panowie. Ło, kuźwa, trochę ich sporo. A gdzie poszłaś teraz? Jakim gdzie chcesz pomóc? Iść? Czy tutaj znaczy, no jestem na dół? W głównej sali. Ale, no. Nie, bo można iść na dół. Tak, ja bym to najpierw chciała po sekret, wiesz? Sekret był chyba za tym, tak? Aha, za budną? Dobra, muszę loadować, bo... Sekret był za budną gdzieś tam. Dobra, ja muszę tutaj... Nie wiem, czy zostawić im tą sprawę tutaj samym? Tak, ja zostawiam. Ja im zostawiam. Dobra. To zabijanie pomogą troszkę, ale tak troszkę. Weźcie ten. Ogarnijcie kuwetę. Chyba ogarnijcie kuwetę. Dacie to idę, za Buddę w takim razie. O, jeszcze. Gdzieś za Buddą był ten sekret, ale... Tak, coś gdzieś było. To było tutaj. No jest. No ja zawsze idę w pierwsze przejście po prawej. Zawsze. Ale to nie zmienię i chyba nigdy nie zmieniłam trasy.
jak się wchodzi do tej sali, to idę w pierwsze po prawej. Pierwsze po prawej, nie wiem, czy to chyba o to ci chodzi, gdzie tutaj klucz się zabiera, tak? Mhm, tak, to. Dokładnie. I ten klucz chyba będzie do tego okienka, tam okay. Pierwsze, znaczy tam przy tym okienku, tak mi się wydaje. Bo tutaj teraz zapomniałem, teraz mi się przypomniało, że jeszcze takie diamenty zbieramy, nie? Takie kryształy, no i... Tak, było coś takiego. Biorę ten klucz i wracam się teraz tam przy tym okienku z powrotem. Gdzie to, których tak? To było drzwi? Boże, ten klucz? Czekaj, jak to się nazywa? Pierwsze po prawej, nie? Idziesz. Klucz do skarbca, tak? Do skarbca? Nie teraz patrzę, jak on się nazywa. Tak, no to jest tam przy tym okienku zaraz, jak wchodziliśmy do tego klasztoru, tak? Na 100%. Przy okienku? No wracasz się do samego początku praktycznie. Aha, tam, dobra, wiem. Tam, no chyba wiem. Bo widzisz, chłopaki sobie poradzili, ja no zbieram to, tylko zbieraj znaczki. Sobie wszystko. Aha. Aha. Nie wiem, czy to te przejść. O, widzę znajdźki, to tu chyba gość musiał... No trochę tutaj, powiem ci, mam olegnąć. Tego, to teraz widzę, ale ja nie wiem, czy on podniesie, podniosła. No tak miałam, słuchaj, w tych beczułkach całych. No i co, tu będzie też klucz, tak? Tak. I ten klucz... Będzie chyba tam, gdzie te właśnie klucz walce? Do wejścia na dach. No to tam, gdzie czy te nie? Walce, dokładnie. Tam, gdzie te walce. Mhm. Tak. No te oczka ładnie widać tu. Aha. Takie rzeczy. No właśnie mnie walec zjechał, ale ja się tym nie przejmuję, bo niestety albo stety apteczek mam do zasrania. 20 małych apteczek. No właśnie ja używam, wiesz? Chyba 12 to. Czy 11 dużych, serio. Nie będę tutaj robić challenge żadnych, ja po prostu nie, ja też nie mam takiego zamiaru. A tutaj chyba będzie jakiś sekret, tak czy nie? Za któryś z tych... Tak mówisz? Ale patrzcie na te baranki, jak ładnie to wygląda. Tak to wyglądało kiedyś. No baranki na przykład jak pokażesz, no to rzeczywiście jest różnica. Dlatego właśnie chodziło mi o coś takiego, żeby właśnie pokazać, właśnie, że ten Tabudda mógł właśnie tak coś takiego na przykład. No tak, właśnie, tylko że widzisz, po barankach no nie będziesz chodził. No właśnie, i tu jest to. Wydaje mi się, że to ma duże znaczenie jednak. Właśnie to o to chodzi. Czy to była jakaś dźwignia, żeby wyłączyć to ognie? Tak, tak, jest tam po drugiej stronie, tylko to jest czasówka z tego co pamiętam, nie? Nie. O, ale ten do przesuwania walec, powiem wam, miodzio, inaczej wygląda. Miodziolodzio. Bardzo miodzio, ładnie. Miodziolodzio. Musisz pokazać. Zaraz pokażę, tylko dopiero robię ogieńki. Te drzwi, no. Powiem ci, że... sztosik. Jest to panie chłopaki, weźcie mi, pomóżcie, bo już lezą. Tu się schodziło na dół? Jak to było? Bo to jeszcze drabina była do góry, nie pamiętam jak to się... Gdzie oni są? O Jezu, dlaczego ona musi celować w tych ciulasów? Zabili mi chłopaków, no. Mówiłam. No ale to takie chce. No, dlatego ja wolę... Oni tak czasem giną, ciula jedna. A tutaj nie było czasem drabiny? Nie, nie, tam będziemy dopiero. Bo tu jeszcze drabinka jest do góry i ty masz naboje, nie? Mhm. No i co? Już sobie je wezmę. Jak tam, jaka akcja? Zrobić, no wiem, ale co tu się działo? Co tu się zadziało? Aha. A nie, przeżył jednak jeden. Dobrze bardzo. A dwóch nawet przeżyło. Dobra, pozbieram znajdźki po nich. Dobra, ciągamy. To jest też dźwignia. Wziąłeś diamenty? Biorę. Aha. Zeszłam tu na dół. Mhm. Jakie duże. Aha. O nie, ale szyby nie pozostawię. Musi być szyba zbita. Ale wiesz co? Ja czytałam, że jest jakiś achievement za rozbijanie szyby, tylko nie wiem, czy w sensie tak po prostu przez nią przebiec, ale zastanawiam się, co? W którym miejscu. Aha.
Może bardziej chodzi o ilość rozbitych szyb, co? Czy nie? Nie, nie chyba nie. Nie. Mhm. Ej, a jak się stąd wracało? Tam była dźwignia, tak w rożku też jest i ona otwiera kolejną klatkę, nie, żeby wyjść stąd. No chyba... Masz to? Gdybyś nie pamiętam, nie? W tym pomieszczeniu na dole, nie? Tu jest dźwignia, dobra. Mhm. A widziałaś tą bramę już? Tą, co teraz nie, będziesz wtryniać ten diament? Nie, 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 no to już tam idę. Powiem ci, że jest różnica. 50 minut mamy, czy gramy jeszcze? No sam zdecyduj, jak tam wolisz. No bo to jeszcze trochę, nie? Idę do tej bramy zobaczyć, co tam jest dobrego. No i to zdecydowanie, wow. No, no, tu akurat ładnie podrasowali, nieźle. Mega. Dobra, myślę, że weźmiemy ten młynek teraz. Chodzi za tą skrzynią od razu, nie? Tak, tak, tak. Coś kojarzę. No i co? I wrócimy się może gdzieś, gdzie będzie bezpiecznie. Mhm. Myślę, że zakończymy jeszcze sobie tutaj trochę młynków, wiesz, jeszcze dobrze. Pozbieramy. Tutaj generalnie no na dachu wszystko, prawda? Mhm. Wracamy do tej głównej tej. Ja myślę, że przed Buddą będzie można... Jeszcze wiesz co, dobrze, to na dobry pomysł, bo ja bym chciał jeszcze tą Buddę tak pokazać. Mhm. Nie wziąłem sekreta jeszcze, wiesz, z tego, z Buddy. A, okej. Okay. To może teraz jeszcze wezmę, bo ty wzięłaś. Już się tam wracam. Ja też. A ciekawe, bo nigdy nie zwróciłam uwagi, czy te walce ich zabiją? Nie, chyba nie. Bo oni mi się tu wracają. Jestem ciekawa. I co zarobicie, panowie? Aż muszę popatrzeć. Nie, oni se przechodzą no, i te walce no. Po nich jadą. Hit. Aha. Mam ten sekret. No i dobrze, no to ja też jestem w tym miejscu. Przejdziemy sobie w następne przejście tu zaraz przy tym Buddzie. To duże takie. Te takie... No przy Buddzie jest... Przy Buddzie jest takie wielkie przejście. Taki długi korytarz. Po lewej czy po prawej? Po lewej tam się wtrynia... Po lewej nie ma. Przy nie. Samym Buddzie. Po lewej jest, ale przy wejściu praktycznie, a ja mówię przy Buddzie. No przy Buddzie to tam jest przejście, to tam się młynki wtrynia po lewej, a po prawej to tam jest ten długi korytarz tam na basen. No i właśnie o to mi się rozchodzi, to dobra. Wielkie przejście. Dobra, no. Dobrze, no to do następnego, kochani, pa, pa. Pa, pa.